Dzień dobry, witam wszystkich kandydatów do klas przygotowania wojskowego. Zademonstruję Wam, jak prawidłowo ma wyglądać próba przygotowania sprawnościowego. Pierwszym ćwiczeniem jest uginanie i prostowanie przedramion w podporze przodem. Ćwiczący na hasło gotów ustawia się w podporze przodem i na hasło start wykonuje pompkę. Dawid, zademonstruj ćwiczenie. Istotne w tym ćwiczeniu jest to, aby linia stawów barkowych znalazła się poniżej linii stawów łokciowych. Następnym ćwiczeniem będzie uginanie tułowia w pozycji leżącej, czyli brzuszki. Najważniejszymi elementami, jeśli chodzi o poprawne wykonanie techniki, jest ułożenie pozycji wyjściowej ciała, czyli łokcie ugięte, palce splecione za głowę, kolana ugięte, stopy opierają się o drabinki. No i spróbujemy wykonać prawidłowo. Próba będzie wtedy zaliczona, gdy łokcie będą dotykać podłoża oraz łokcie będą dotykać kolan. Ostatnia próba to bieg wahadłowy, 10 razy 10 metrów. Próba będzie polegała na pokonaniu 10-krotnym dystansu 10 metrów między pachołkami. Na sygnał dźwiękowy kandydat rozpoczyna próbę. Każde przewrócenie pachołka będzie skutkowało powtórzeniem próby. To już koniec naszego testu. Dokładny opis ćwiczeń oraz punktację znajdziecie na stronie naszej szkoły. Widzimy się 7, 8, 9 czerwca, hala ZSP1 Siedlce. Zapraszamy! Zapraszamy!